Hej, dzisiaj chciałam nagrać taki film na pocieszenie osobom, którym przymrozki załatwiły ostro różne rośliny. Ja też miałam właśnie w tym roku bardzo ostry przymrozek, rośliny szybko ruszyły już w kwietniu. No i jak szybko ruszają rośliny, no to wtedy przymrozek niestety kosi dość ostro. I tu widzicie na przykład winorość, wszystkie po kolei. Latorośle oberwały, tu macie nawet, o widać ładny kwiatostan, który już był i wszystko obmarzło, ale jak widzicie, puściło sobie na nowo i łącznie z tym, że nadal będzie zbiór winogron, więc super, tu macie kolejną latorośl i kolejne, więc to nie zawsze ten przymrozek oznacza, że już nie będzie żadnych plonów. I to samo pokażę Wam na innych roślinach. U mnie na przykład oberwały mocno figi, widzicie, ale już puszczają nowe i nawet tutaj wygląda na to, że jakieś owocki się szykują, także nie wszystko jeszcze stracone. Tu mam inną figę. W ogóle jak kogoś interesuje, jak wyglądały te straty po przymrozkach, to był taki długi film dokładny nagrany. Tu wszystko się odradza. Nawet są owocki. Też pięknie odradzają się. Także nie martwcie się przymrozkami. Wiem, że to wygląda strasznie. Ale rośliny takie zimujące, one jakby to powiedzieć, są przygotowane na to i to nie zabija to roślin, zwykle taki przymrozek, jeżeli nie są osłabione. Po prostu te listki obeschną, zczernieją z czasem i zaraz z tych pąków bocznych uśpionych ruszą nowe przyrosty. Na czym by tu Wam pokazać? O, mini kiwi u mnie tak oberwało. Zobaczmy to na mini kiwi, jak to może wyglądać. Zobaczcie, tutaj był przymrozek, oberwało bardzo mocno. Widzicie, były takie klapnięte, zwiętnięte, teraz już uschły całkowicie. Ale zobaczcie, nadal jest dużo pąków kwiatowych. Wszędzie. Więc tak samo nawet tu uda się zachować całkiem przyzwoity plon na niektórych tych sztukach. Także tu Isai tak dała radę właśnie w okolicy tej belki. Na szczęście pod dachem sporo tych kwiatów zostało. Także nie ma tragedii. No zależy też od rośliny. Mam tu obok takie kiwi, które dużo bardziej ucierpiało, ale ono i tak nie kwitło. Natomiast tu widzicie, gdzieś tam kwiatuszki są. Pokażę Wam jeszcze kaki, czyli persymonę. Tu jest ta roślina, która była w miniaturce poprzedniego filmu. Więc może dam ją teraz tu na miniaturkę. Generalnie widzicie, wszystko przemarzło całkowicie. Wszystko, co było zielone, ona bardzo wcześnie puściła. I wszyściusieńko przemarzło. I porównywałam wtedy, że mam drugie kaki, które startuje później i pewnie będzie miało mniejsze straty przez to. I że właśnie niedobrze, jak te rośliny tak się śpieszą. To tutaj właśnie to jest ta, która się pośpieszyła. Ale widzicie, mimo że wszystko ścięło, to i tak z takich bocznych pąków od nowa ta roślinka sobie tu wszędzie rusza z każdego prawie że miejsca, więc będzie żyła, nic jej nie będzie już. Także to jest ta, która owocowała, była nawet degustacja owoców z takiej małej roślineczki. Także nawet takie wydawałoby się persymona w Polsce, w Warszawie. Widzicie, przymrozek jej nie zabił. Mówiłam Wam, żebyście się tak nie martwili. To jest normalne, że czasem po prostu ta roślina ruszy za wcześnie i oberwie i musi ruszyć jeszcze raz i tyle. A zobaczmy do porównania sobie tą drugą jeszcze. Ona jest tu. Tu też jakaś winorośl, która widzicie też oberwała i też się zregenerowała. A tu jest ta, która się nie śpieszyła. No i od razu jednak warto wybierać takie rośliny, które ruszają troszkę później, bo wtedy nie obrywają. O, jest kwiat.
Pąk kwiatowy jest już widać na kaki na persymonie. No, ciekawe. Także jednak takie, które nie straciły, no są teraz do przodu, tak? Te, które były do tyłu, wyprzedziły te, które się pośpieszyły. Także mam nadzieję, że już zimnej Zośki nie będzie. W prognozach już nie ma, więc że już jej tutaj nic nie uszkodzi. Ale no nawet te uszkodzone, jak widzicie, żyją dalej i się nie przejmują tak jak my ludzie czasami aż tak bardzo. Tu zobaczcie jeszcze winorość, preobrażenie, to ten piękny piękny winogron, który widzieliście, tam grona już piękne, był film o tym. No on oberwał dużo mocniej, regeneruje się powolutku, ale też się regeneruje, także też no przeżyje, nic mu nie będzie, zobaczymy czy będzie owocował. No dla porównania czereśnia też trochę się osypało, ale też zostało sporo owoców, także czereśnia się nie przejęła za bardzo tym przymrozkiem. Grusza chojura dużo mniej ma owoców, ale też jakieś owocki zostały i mróweczek mnóstwo. Pokazywałam wam jeszcze, że przemarz pałpał. Liście się zrobiły z zielonych z powrotem brązowe, więc pokażę wam teraz, jak się zregenerował pięknie. Widzicie, tu są te przemarznięte pierwsze listki. No już one są malusieńkie, już wyrosły kolejne liściory. Także tak to wygląda po takim wiosennym, no ostrym przymrozku, bo u mnie naprawdę było ostro. Tutaj tak się zregenerowała głożyna pospolita, czyli żużuba. Na szczęście, jak widzicie, z tego jeszcze wyrasta z tej szczepionej części odmianowej i odbijała tu na dole różnymi pędami i oberwała mnie, żeby właśnie nie miała wyjścia, musiała ruszyć tutaj. Ale te pączki, które były, mimo że były malutkie, jak widzicie, oberwały tym mrozem. Myślałam, że je to uchroni, że tak późno rusza, ale jednak oberwały. No ale na szczęście coś się tu uchowało i będzie rosło dalej. No oczywiście nie powinna być tak zachwaszczona. Tu obok jest druga, ta oberwała mniej i sobie też rusza. No i na koniec takich roślinek, które nie oberwały wcale, to kudrania. Z tego powinny być takie owocki, czerwone kuleczki słodkie. Taka ciekawostka, że ta roślina w ogóle nic po niej nie widać, żadnych mrozowych uszkodzeń. Ale o niej był oddzielny film. I tak samo oddzielny film jest nagrany o figach. Taki dłuższy, szczegółowo pokazany, jak te figi się zregenerowały po przymrozku. Także wiem, że dużo jest osób, które lubią figi u mnie, więc specjalnie dograłam figi oddzielnie, bardziej szczegółowo. Natomiast tu robię tylko taki szybciutki przeglądzik, no, na pocieszenie, żeby się tak nie martwić tym przymrozkami wiosennymi. Trawa pampasowa, już taka ładna. Także jeszcze pokazywałam tę winorość w poprzednim filmie przy ścianie. No to ona już wygląda tak, już prawie nie widać tych uszkodzonych części. I ta druga też rośnie dość mocno, chociaż tutaj no niestety nie widzę tylu zawiązków na owoce. A jeszcze nie przyglądałam się, ale no zobaczymy. Puszcza już pasierby. Także może nie będzie tu owocków. Zobaczymy. No niestety, tak jakby są przymrozki, to trzeba się liczyć z tym, że plon może być mniejszy, ale nie zawsze to znaczy, że go nie będzie. Ale nie musicie się bać, że ta roślina padnie od tego. Zwykle się regenerują szybko rośliny. Także powyniki dały radę bez żadnych strat. Będzie tu ładna, kwitnąca ściana. Okej. Okay. Także wyślijcie, możecie wysyłać komuś na pocieszenie
kto wiecie, dostaje przymrozkami już w tym roku, może miałem nadzieję, że nie będzie taki film potrzebny, ale tak nagrywam na przyszłe lata, bo zawsze szkoda mi tak. Dużo osób widzę na tych grupach, że przeżywa, że już po roślinie, dlatego tak postanowiłam nagrać, pokazać, że no nawet jak to było, wyglądało to marnie, no to już śladu po tym prawie nie ma. Na razie. O, na pożegnanie wisteria po przymrozku. Tak wygląda. Także też troszkę podeschła, trochę zbrzydła, ale będzie żyć. I ta druga do kompletu, która mniej oberwała, ale chciałam wam ją pokazać, dlatego że właśnie ma takie charakterystyczne zmiany po przymrozku. Tak wyglądają liście, żeby potem nie zastanawiać się, co to za choroba, nie? No to to był mróz i tu widać, że te bardziej rozwinięte listki były po prostu zaschłe tutaj. Także widać ślady po przymrozku, ale już zobaczcie, jaki piękny busz tu się wytworzył. No, a na deser Clematis dr Rupel przepiękny, który się nie przejął w ogóle. Pa!